marny problem ze wstawaniem o jakichkolwiek regularnych porach. Zdarzało mi się, że musiałem codziennie wstawać wcześnie do pracy, czy na uczelnię, ale no, nawet jeśli mi to wychodziło, to wystarczył jeden weekend, żeby z powrotem się rozregulować. No i tak zawsze jest. Ja nie jestem w stanie, nie potrafię wstawać regularnie, kompletnie. I tak ostatnio w dyskusji, od słowa do słowa, doszedłem do tego, że ja po prostu po 8 godzinach snu, bo również lubię spać i ciężko mi wychodzi spanie mniej niż 8 godzin, to po 8 godzinach snu, no logika nakazuje potem być 16 godzin na chodzie i znowu spać te 8 i tak w kółko. Przy czym po 8 godzinach snu, to ja po 16 godzinach funkcjonowania nie jestem zmęczony. To znaczy, no trochę jestem, znaczy też zależy co się robiło w ciągu dnia. Ale nie jestem jakoś bardzo zmęczony, nie na tyle, żeby położyć się do łóżka i zasnąć. Więc po takich 16 godzinach to ja jestem pełen energii do pracy jeszcze. Najchętniej bym coś jeszcze porobił, dlatego wystarczy chwila nieuwagi, zapominam się i pach, robi się czwarta czy coś w tym stylu. No jest problem w związku z tym, żeby wstać o normalnej godzinie następnego dnia. Dlatego właśnie dzisiaj zaczynam taki eksperyment na samym sobie. To znaczy wydłużam swoją dobę o 4 godziny, w związku z czym zamiast 24-godzinnej doby robi się 28-godzinna doba i w ten sposób po 6 dniach z tych nadmiarowych 4 godzin robią się 24 godziny, więc mój 6 dzień kończy się dokładnie wtedy, kiedy się kończy normalny 7 dzień i cykl rozpoczyna się od początku. Nie mam pojęcia na ile się to uda, ale będę próbował przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie prowadzić życie w ten sposób. To oczywiście rozpierdziela wszystkie jakieś kontakty, że człowiek się umawia o jakieś tam konkretne godziny z kimś. Największy problem to oczywiście pogodzić to z pracą, ale jakoś to zrobię. No i zobaczymy, co się z tego urodzi. Będę się starał regularnie, może znowu codziennie. A może nie, zależy jak mi się będzie chciało. Jakoś to relacjonować pokrótce. Przy czym oczywiście codziennie to oznacza te moje dni, które będą trwały 28 godzin, więc no mogą wychodzić o dziwnych godzinach. No nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Więc dzisiaj przyjmuję, że w takim razie wstałem o 8, tak naprawdę wstałem o 9 z hakiem, czyli idę spać w takim razie o godzinie 4 rano. No. Trzymajcie kciuki, piszcie w komentarzach, czy próbowaliście coś takiego, czy ktoś z waszych znajomych próbował. I co o tym myślicie w ogóle? Dajcie łapkę w górę, bo fajny pomysł, czy coś, bo... no. Jest trochę po 7:00, 9 godzin dnia mi jeszcze zostało. Co ja zrobię z tym całym czasem? Już ktoś chce się spotkać i okazuje się, że odpowiedź na pytanie, kiedy mam czas się spotkać, nie jest taka oczywista, ponieważ gdzieś moja noc wypadnie tam, gdzie ludzie normalnie mają dzień, czy jakieś takie normalne popołudnie, więc muszę sobie zrobić rozpiskę, taką dzień po dniu, normalnym takim dniu, znaczy takie po prostu zestawienie dnia normalnego z arkodniem. Jest do 4 rano. Czyli w zasadzie zbieram się do spania, ale dokonała się w międzyczasie rzecz niesłychana. Powiesiłem firanki i zasłony w przedpokoju, które leżały tutaj
10 miesięcy co najmniej. Głównie dlatego, że żeby to zrobić, trzeba jakimś cudem się dostać do sufitu, który w tym miejscu, gdzie one wiszą, ma chyba 3,30 czy coś takiego. No, a teraz się zbieram do spania, no. No jestem trochę zmęczony, nie żebym umierał, ale no to pierwszy dzień. Zobaczymy po paru dniach, co się będzie działo. Pierwszy dzień uznaję za zakończony.